dziewczyny zajadają naleśniki i zaraz ruszamy oglądać rybki. Ciekawe, czy będą tam też rekiny. Łucja, a puść oczko. Super. Nielciu, smakuje naleśnik? Jaki jest dobry? Pokaż, jaki dobry jest naleśnik. Ach, taki dobry. Klaruniu, a ty puścisz oczko do mamy? Puść oczko. Puść mamie oczko. No pięknie. Naleśniczek z truskawkami. Ale ukryć troszeczkę. Dla Anielki też? Proszę. No, ugryź kawałek. I dla Łucji. Truskawkowy, do buźki prosto. I co, dobry? Dobry. Chcesz więcej takiego? To zaraz Wam zrobię z truskawkami. Co tam jest, dziewczyny? Piesek jest? Chyba już poszedł piesek. No to jedziemy do rybek. Tak, Anielciu, jesteśmy w Gdyni. Przyjechałyśmy do akwarium. Idziemy obejrzeć rybki. Rybka. Ona leży, ona sobie odpoczywa, wiesz, Anielko? Ta rybka tak leży w piasku, ona tak lubi. Przypłynęła do Klarci płaszczka. Klaruniu, nie wkładaj rączek do wody. Mokra woda, co? Jak gryzie krokodyl? Jak ząbkami gryzie? Tak, gryzie. Ale dziwny żółw. Jeszcze takiego nie widziałyśmy, dziewczyny, co? Gdzie mieszkamy, Anielko? Tutaj. Rybki, piękne, kolorowe rybki. I rybka Nemo jest. A tutaj, spójrz, jaka żółta rybka. Patrz, jaka piękna. Łucja, gdzie jest żółta rybka? Jest żółta rybka. Thank you.
płaszczka jest, Anielko? Nie bój się, cacy jest płaszczka. Cacy. Wróciłyśmy przed chwilą z akwarium gdyńskiego. Dziewczynom bardzo podobała się wycieczka. Szczególnie Łucja była na początku zafascynowana rybkami. Anielka zaś oglądała wszystkie te morskie stworzonka z bardzo dużym zaciekawieniem i w wielkim skupieniu. Szczególnie podobały jej się płaszczki. Anielko, podobała ci się płaszczka? Jaka była duża? Pokaż. Teraz nie mają czasu nic pokazywać, bo właśnie przewijają swoje dzidziusie. Klarcia daje pić dziusiowi. A wiecie co, dziewczynki? Mama ma dla was niespodziankę. Zaraz wam coś pokażę. Dziewczynki, spójrzcie, co mama ma dla was. Co to jest? Co to jest, dziewczyny? Zaraz wam pokażę, co to jest. Otwieramy. Łucja, chodź zobaczyć, co mama wam przyniosła. Łucja, chodź zobaczysz, co mamy. Chodź, otworzymy. Co to może być? Wow! Lala! Ale śliczna! A chodźcie, zobaczymy, co jest w tych pozostałych pudełkach. Co tutaj jest? Wow! Jaka śliczna laleczka! Tu też jest lalka. Cacy, Anielko, podoba ci się? Łucja, chodź zobaczysz, jakie lalki tutaj są. To są laleczki hiszpańskiej firmy Lorenz. Dziewczynki dostały je od sklepu internetowego, który nazywa się... O, już wam pokazuję. Bambole.pl. Bardzo serdecznie dziękujemy za prezent. Dziewczynki, podobają wam się lale? Tak. Otwieramy je. Która będzie Klarci lala? Ta będzie dla Klaruni? Blondyneczka? Podoba ci się? Luli, luli, jaka piękna! To będzie twoja lala? Piękna! To teraz tutaj. Jak ją nazwiesz, Anielko? Jak damy na imię tej lali? Alicja? Może być Alicja? A tutaj zobaczymy. To jest lala, jest przyczepiona. O, jadzie.
Klarci? Jakaś liczna lala. Jak będzie miała na imię? Kasia? I tutaj mamy lalę. Lałucji, Usia. Usia, czy to jest lala dla ciebie? Jak ona będzie miała na imię? Oko ma. Drugie oko. Łóżkę ma. A patrz co tu jeszcze ma. Smoczek ma. Czy te też mają smoczka, klacza? A twoja lala też ma smoczek? Też ma smoczek. Przytul laleczkę. Przytul swoją lalę. A u Anielki lala też ma smoczek? Tak. Też ma smoczek. Mama ci pomoże. Pięknie. Gdzie smoczka, lala? Do pudełka? Nie, do wózeczka ją włożymy. Chodź, tu ją posadzimy. Tu posadzimy ją w wózeczku. Zaraz zrobimy jej spacerówkę. O! Alicję posadzimy w spacerówce. Ale ślicznie. Co spadło? Skarpetka spadła? Zaraz załóżmy. To mama posprząta te pudełka. A Klarcia też włożyłaś już swoją lalę? Kasia już siedzi w wózeczku? Spójrzcie, jakie te laleczki są śliczne. Każda jest inna. Jedna jest brunetką i ma ciemne oczy. Druga jest ruda. I trzecia blondyneczka, niebieskooka. Laleczki te mają 42 cm, a więc mniej więcej tyle, co dziewczynki przy urodzeniu. Bo Klarcia urodziła się mając 44 cm. Łucja 43, czyli była o centymetr większa od tych laleczek, a Anielka miała 39 cm, czyli była aż 3 cm mniejsza niż laleczki. Anielko, wiesz, jak ty się urodziłaś, to byłaś jeszcze mniejsza niż te lale? Nie. Tak, byłaś jeszcze mniejsza niż te laleczki. Nie. Jaka ty byłaś mała, Anielko? Jaka ty byłaś mała, pokaż. Czytasz książeczkę laleczkom? Tak. Której czytasz? Alicji, tak? Łucja, dasz lali pić? Anielka da pić, dobrze. Dziewczynkom, jak widać, bardzo podobają się laleczki. Na nocniczek posadzimy lalę. Mama ci pomoże. Lala siedzi na nocniczku.
Ciekawe, czy zrobi siusiu. Co ma Lala? Oko ma śliczne, oko niebieskie, takie jak ty. Ty też masz niebieskie oczy. A ta Lala, jaki ma kolor oczu? Jaki ma kolor oczu ta Lala? Ta ma brązowe, tak jak ciocia Iwona. Daj smoczek Lali, Anielko. To nie będzie Lala płakała. Widzisz? Już się uspokoiła, przestała płakać. Brawo!